to powiem wam, jak było. Jesienią wrześniu 56 roku siedmioosobowa grupa krakowskich fizyków z księdzem Wojtyłą przejechała na rowerach trasę Świeradów-Świdnica. Bliższych danych na temat tej wycieczki nie znamy. Jest słynna książka księdza Adama Bonieckiego, Kalendarium życia Karola Wojtyły. I tam też macie, że wrzesień 56 jest dokładnie taka informacja, ja przypisałem, Świeradów-Świdnica z państwem Janikami, około 5 osób. Trasa jest bardzo ciekawa. Pokażę wam, jak mniej więcej przebiegała. No Bolesławiec tutaj macie na północy, potem mamy Lubek Pławną, po drodze mamy Lubomierz. Pierwszy nocleg, no tak dla tych, którzy ambitnie chcą się przejechać tą trasą, ona liczy w ogóle 250 km i zajęła 5 dni. Więc pierwszy dzień to była trasa Bolesławiec-Lubomierz. Potem mamy Lubomierz tędy przez Mirsk, Świeradów, drogą sudecką właśnie tutaj do Szklarskiej Poręby i na dół do Sobieszowa. Tam zostawili rowery na parafii, wdrapali się na chojnik i tam przenocowali. Potem następnego dnia, to już mamy drugi dzień, trzeciego dnia z powrotem na dół do Sobieszowa, do Jeleniej Góry, tam była msza w kościele Erasma Pankracego i potem udali się do Karpacza. Na pewno dotarli do świątyni Wang, bo to się powtarza z relacji, natomiast na pewno nie dotarli na Śnieżkę. To tutaj, jeżeli ktoś wam powie, że papież był na Śnieżce, to jest nieprawda. Z Karpacza zjechali dalej do Kowar, nocowali w Kowarach. No i potem z Kowar przez Przełęcz Kowarską, bardzo ambitnie, to do dzisiaj jest ambitna trasa. Na tutaj Krzeszów, którego nie jest Krzeszów, Kamienna Góra, Krzeszów i Stare Bogaczowice i tu jest miejscowość o nazwie Świebodzice, także no, to była taka trasa jednego dnia, prawda, z Kowar do Świebodzic, tutaj był kolejny nocleg i ostatniego dnia ze Świebodzic przez Zamek Książ do Świdnicy. Cała trasa liczyła, jak powiedziałem, 250 km i tak jest znakowana, jak się spotkacie gdzieś na trasie, na tej trasie, to są takie tablice pamiątkowe pokazujące tutaj logo Fundacji Szlaków Papieskich, logo gminy, przez którą przebiega, tu jest akurat gmina Lubomierz, no krótki opis tej trasy, ewentualnie zdarza się, że też są opisywane miejsca, w których aktualnie się znajduje. Tu macie państwo tablicę przed plebanią w Sobieszowie u księdza Frąca. Tam prawdopodobnie oni wtedy te rowery musieli zostawić. No nie mogło zabraknąć oczywiście rowerzystów na tym uroczystym otwarciu całego tego szlaku papieskiego, akurat z centralnymi uroczystościami na chojniku. I szedł z nami taki człowiek, 85 lat, pan Piotr Łazarkiewicz. Ja byłem w szoku. On wszedł. A ja, no dziennikarz to nie może tak iść sobie, normalnie się modlić, tylko no, ja koło tego człowieka. No panie, no to nie takie, to ja idę dla Ojca Świętego, ale to nie to kiedyś to były drogi krzyżowe, to się chodziło przez przez brody, przez rzeki. Ja byłem w szoku. On wszedł, no potem już go gobrowcy zwieźli, ale powiem wam, że naprawdę to było takie dla mnie bardzo. Ludzie szli z różnych pobudek. Ja to w książce Tajemnicy Górzyńskiego opisałem, ludzie szli dziękować za uzdrowienie, za. Z prośbami, z modlitwami i ja bardzo chciałem posłuchać, dlaczego idziesz, dlaczego i właśnie między innymi tutaj on mówi, ja idę na chwałę Ojcu Świętemu. W szoku byłem. I tu oczywiście w kaplicy Szabgoczów na chojniku mamy uroczystość odsłonięcia tej tablicy, tam jest ta tablica, przez biskupa.